akupunktura, astrologia, bioenergoterapia, Harry Potter, magia, wróżbiarstwo. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Witam Państwa serdecznie. Od pewnego czasu rozmawiam na tej antenie z ojcem Aleksandrem Posadzkim, jezuitą, specjalistą chyba największym w Polsce od okultyzmu, od tych wszystkich rzeczy, które przynosi nam New Age, który zwany powinien być tak naprawdę Old Age'em, ponieważ no bardzo wiele z tych proponowanych nam nowości to są bardzo stare i bardzo już dobrze chrześcijaństwu znane praktyki. Jak dotąd rozmawialiśmy z ojcem Aleksandrem i wcześniej już po wakacjach i w trakcie wakacji, właściwie w ostatnim miesiącu wakacji i po wakacjach, przedstawiałem Państwu poszczególne, konkretne praktyki, omawiałem ich konsekwencje duchowe, pokazywałem źródła umysłowe, intelektualne, tradycje, z których się wywodzą. Teraz ojciec Aleksander na całą tę rzecz pokazuje w szerszym kontekście. Tak jak mówiliśmy o reiki, homeopatii, o metodzie Sylwii, o jodze, o jasnowidzeniu, o spirytyzmie, tak w tej chwili będziemy rozmawiali o okultyzmie, o New Age'u jako o całości, o tych wszystkich tradycjach, szkołach, również sektach, o tych sposobach, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie zabrzmiało zbyt ostro, ale nie mówienia całej prawdy, dzięki których to metodom bardzo wiele osób zupełnie nieświadomie wchodzi w praktyki, które kaleczą te osoby duchowo później. No bo któż zająłby się czymś świadomie, wiedząc, że go to pokaleczy. Tych metod ukrywania prawdziwych, istotnych treści praktyk okultystycznych, new age'owych jest bardzo wiele. Ale oddajmy głos ojcu Posadzkiemu. O tych metodach ukrywania będziemy mówili za 2-3 tygodnie. Ojciec Aleksander Posadzki, jezuita, już za chwilę w rozmowie ze mną. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Skąd u ojca zainteresowanie tą dziedziną nadnaturalności, ale tej niebożej? Myślę, że jakoś z doświadczenia duchowego, własnego, w relacjach z innymi. To się jakoś sprawdzało, ponieważ już 25 lat jestem jezuitą, więc gdzieś tak od początku powołania to wszystko, ta walka jest moim udziałem, więc to się też sprawdza, te prawidłowości. No więc myślę, że z doświadczenia duchowego, tak powiem. Przychodzą ludzie i co? Może ojciec pamięta jakieś takie osoby, które dobrze... Ludzie przychodzą i potwierdzają te prawidłowości, które teraz bardziej jakby się krystalizują, w sensie poznawczym. Sami potwierdzają pewne prawidłowości, jakby sami są, dopowiadają coś, co im się nawet sugeruje jako drogę wyjścia, to oni jakby jeszcze dopowiadają bardzo często ciekawie. To jeszcze właśnie wszystko jest jakby no, ku prawdzie i umacniało mnie. Natomiast też oczywiście takie potyczki z tymi ludźmi, także potyczki, starcia, walki, czasami cierpienie, złe samopoczucie w kontakcie z tymi ludźmi, to też wszystko jest częścią doświadczenia, czasem bardzo trudnego, które trzeba było sobie jakoś poustawiać, zintegrować i szukać Boga też jakby bardziej. Paradoksalnie, jak to powiedział taki badacz okultyzmu, Kurt Koch, właśnie optymistyczne w tym wszystkim jest, czy radosne, to, że zawsze musimy wtedy wskazywać na Boga i na Chrystusa i jakby utwierdza nam się przez to ta jedyność Boga żywego,
tak właśnie w sensie takim starotestamentalnym czy biblijnym, i również jedyność Chrystusa jako Zbawiciela. To, co ojciec mówi, bardzo przemawia do mnie, ponieważ jak na dłoni widać, u ludzi, którzy mieli kontakt z okultyzmem, z różnymi jego wcieleniami, z różnymi przykrywkami, kamuflażami, że tak naprawdę to są osoby, które giną. I właściwie jedynym ratunkiem dla tych osób to jest chwycić się Chrystusa za rękę. I to nie jest jakaś propaganda katolicka, to co ja w tej chwili mówię, tylko mówię o egzystencjalnych sytuacjach ludzi, którzy są w rozpaczy, którzy są na granicy samobójstwa, którzy robią innym i sobie krzywdę i wychodzą z takich sytuacji dzięki Bogu. Tak, na pewno jest to egzystencjalny wymiar teologii, duchowości. To jest taka w dosłownym sensie praktyka i praktyka właśnie egzystencjalna i również teologia egzystencjalna. Dlatego bardzo często teolodzy czy księża, którzy są takimi, powiedzmy sobie, teoretykami czy estetami przy okazji, nie rozumieją tych rzeczy, bo brak im pewnych doświadczeń. Najwięcej o tych sprawach wiedzą ci, którzy mają to doświadczenie, a więc na przykład egzorcyści, duszpasterze, którzy właśnie z takim jakby akcentem czy z tym rysem duszpasterstwo uprawiają. Następnie właśnie byli okultyści, byli magowie. No i ofiary, które gdzieś tam potem wyjdą z tego. I też w momencie, kiedy wyjdą, kiedy uświadomią sobie, że to jest ta przyczyna tego zniszczenia duchowego, czy tego spustoszenia całościowego, które zresztą to spustoszenie do pewnego stopnia, czy to zniszczenie się przedefiniowuje właśnie psychologicznie, prawda? Tutaj przy tej okazji możemy podyskutować o takiej fałszywej roli psychologii lub jej zastosowania, lub nawet samej psychologii, prawda, czy psychiatrii także, gdzie na przykład tam niedawno w tych dniach był zjazd psychiatrów w Warszawie, tam widziałem w telewizji taką migawkę, ktoś tam mówił, że depresja to jest na przykład przewlekły smutek. No ale przewlekły smutek może mieć 1000 przyczyn, a wśród nich przyczyny duchowe, prawda, które się tutaj w tym modelu wiedzy, czy w modelu pomagania, leczenia nie bierze pod uwagę, co jest już jakąś poważnym błędem, czy poważnym zafałszowaniem. Bo to nie jest taka redukcyjność nauki, która jest zawsze uzasadniona, tylko bardzo często redukcjonizm, który, no, że tak powiem, szerzy się i powoduje to, że ci ludzie są jakby uspokojani fałszywie przez długi czas, nie tylko przez tych swoich magów, czy przez te światopoglądy, poprzez które się uwikłali, bo one też mają taki optymistyczny bardzo często wydźwięk, usypiający, znieczulający, ale również przez środowisko właśnie, powiedzielibyśmy, normalne, kulturowe, naukowe, właśnie tej wysokiej kultury. Tam następuje to usypianie, czy to przedefiniowanie, czy ten redukcjonizm, który bardzo trudno potem jest właśnie walczyć z tym, bo to my walczymy nie tylko potem jakby z tymi tradycjami, z tymi szkołami dziwnymi, prawda, czy jakimiś sektami, tylko wręcz z kulturą, która zresztą też z tymi sektami ma jakiś kontakt i to o tym też można by dużo mówić. Chodzi o wypożyczanie sal na przykład na uniwersytetach, czy w Akademii Medycznej, czy poglądy, pewne prywatne poglądy lekarzy, psychologów, psychiatrów, którzy się ukrywają tą swoją prywatność, natomiast wystawiają na pokaz swój dyplom naukowy. Odstąp od złego. I teraz właśnie opiszmy sytuację idealną, optymalną, jak w naszej cywilizacji, która ma za sobą oświecenie, prawda, bo właściwie jest jedyną taką, która przeszła przez rozdzielenie religii
teologii od nauki, prawda? Czyli teraz... od naturalnej rozumności. Prawda? Tak, 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 tak. Czyli jesteśmy w cywilizacji, która ma dwa narzędzia, mówię o układzie idealnym, optymalnym, tak jak go sobie wyobrażamy optymalnie. Mamy dwa narzędzia do zdobywania prawdy. Jednym z tych narzędzi jest nauka, która zajmuje się rzeczywistością materialną, zmysłowo dostępną, poddającą się doświadczeniu i weryfikowalną w sposób właśnie zmysłowy czy doświadczalny, oraz teologią, która zajmuje się rzeczywistością duchową i próbuje znaleźć prawdę na tym poziomie. Oczywiście w naszej cywilizacji również światopoglądy wypowiadają się na te tematy ostateczne, budują całościowe obrazy świata. Ale mamy sytuację nie do końca jasną i nie do końca czystą, dlatego że pomiędzy sferą ducha, pneumy, a sferą somy, prawda, materii... I psychę może. Tak, jest psychę. Czyli jest teren, jest to teren jakby pośredni. I nauka rości sobie jakieś prawo do tego, na przykład psychologia i psychiatria wspomniane już. Ale jednocześnie w tej sferze właściwie niemożliwe jest zachowanie tych pozytywistycznych reguł naukowych. Prawda? No, trudno jest w psychologii zrobić doświadczenie. Są doświadczenia, ale one wypowiadają się na temat spraw ogólnych, jakichś syntetycznych, dotyczących człowieka jako gatunku, jak pewnych zbiorowości i tak dalej. Ale w konkretnej sytuacji człowieka jest to niemożliwe. Prawda? Czyli mamy pewne pole niejasności. I teraz wszystkie te rzeczy, o których mówimy, okultyzm, działa właśnie na tym poziomie. Prawda? Tak, bo okultyzm jest taką jakby naukową religią, można powiedzieć, tak się przynajmniej definiuje. Prawda? Geistens Wissenschaft, jak to Steiner definiował swoją doktrynę, czyli naukowe poszukiwanie duchowości. W takim ujęciu jednak nie jest to ani nauka, ani duchowość. Jest to jakieś pomieszanie właśnie, jakaś materializacja ducha, energetyzacja ducha. I dlatego rzeczywiście okultyzm jakby uderza jednocześnie w teologię, bo ją przedefiniowuje i swoiste pojęcie ducha jakby tu majstruje, łącznie z pneumą, gdzie pneuma, czy bo nawet ten trójdzielny podział pneuma, psychę, ciało też jakby jest używany przez nich, chociaż oni tam dodają różne jeszcze warstwy. Natomiast problem jest w przedefiniowaniu, że to już nie jest ta duchowość transcendentna, duchowość związana właśnie z moralnością, z etyką, z relacją osobową, personalną, z Bogiem czy z człowiekiem, gdzie zawsze etyka jest obecna, czy musi być obecna. Tylko to jest taka duchowość bezosobowa, energetyczna, materialna, którą można manipulować, i tym duchem również można manipulować. I to jest jakby ta różnica zasadnicza, bo duchem, w sensie pneuma, jako ambasadą Boga transcendentnego i mającą coś jakby z transcendencji, nie można manipulować istoty, bo to jest jakby niematerialność radykalna. No i to jest osoba, czy też i to jest osoba, osoby. Tym bardziej właśnie... Więc jak wszechmocnym manipulować. Tak. I natomiast, no właśnie, czy jakby tu zamiast działać w duchu fides et ratio, i tu papież przypomniał ostatnio te zasady metodologiczne, odwieczne, katolickie, to pozornie się jakby działa na tych obu obszarach. I zresztą okultyzm, zwłaszcza na przykład XIX-wieczny teozofia, antropozofia, Steiner, Błowacka, to była reakcja na materializm przesadny. Tak. Prawda? Ten spirytualizm. A to jest jakby taki spirytualizm, ale właściwie nawet pozorny spirytualizm, bo to też jest materializm, tylko przeniesiony jakby do sfery subtelnej. Bardzo podobny mechanizm zauważam w Polsce, ponieważ w latach 70., 80., 90., ponieważ to Kościół wprowadził Harrisa. To Kościół, katolicka, kluby inteligencji katolickiej promowały steineryzm. Czyli też jakby bardzo wielu ludzi z dobrą wolą, mając nie do końca precyzyjnie sformułowany aparat pojęciowy, ci ludzie mieszają sferę pneumy
ze sferą, powiedzmy sobie, energetyczną czy domniemaną, bo ojciec ma tutaj inne zdanie niż ja prawdopodobnie w tej dziedzinie, ale w każdym razie tą sferę przejściową. Tak, no tu właśnie jest to pomieszanie wynika z nieznajomości okultyzmu, jego struktury, jego tej tradycji okultystycznej, tradycji inicjacyjnej, gnostyckiej, która jest bardzo podobna w wielu momentach do tradycji duchowej chrześcijańskiej, a jednocześnie radykalnie, inwersyjnie różne. I to też jakby zawsze wynika też z pewnego zachłyśnięcia się duchowości, znaczy z takiego przekonania, że materializm jest zawsze, zwłaszcza po doświadczeniach komunistycznych i tak dalej, no to pewnie komunizm nie był taki tak bardzo materialistyczny, jak się wydaje, tam były też inicjacyjne duchowe mechanizmy ukryte. Ale właśnie takie zniechęcenie materializmem wulgarnym, czy to takim w praktyce, czy tym jeszcze na gruncie teorii usytuowanym, i taki dziki, irracjonalny i naiwny zachwyt, że każda duchowość jest lepsza od materializmu. Tymczasem jest właśnie odwrotnie, że bardzo często duchowość fałszywa jest gorsza od materializmu. Dlatego, że materializm jednak dotyczy rzeczywistości i można to łatwo zweryfikować, tą granicę. Prawda? Tymczasem Steiner na przykład w swoich teoriach, on jakby przekracza jednocześnie i materię i przedefiniowuje duchowość, ponieważ przekracza i zmysły, i rozum w swojej jakby epistemologii, czy w swoich teoriach poznawczych. Prawda? W związku z tym to jest jakby porzucenie i zdrowej materialności, prawda? Realizmu życiowego, realizmu jakby powiedzmy bytowego, i jednocześnie przedefiniowanie ducha bardzo niebezpieczne, cały czas jakby operowanie też pewnymi pojęciami, czy nawet teologią, czy nawet właśnie Chrystusem, Chrystus kosmiczny, o czym dokument New Age ostatni też przypomina, właśnie zbiera to. O Chrystusie kosmicznym, bo oni wszyscy zawsze mówili, prawda? Tylko to był Chrystus już, właśnie oderwany od Jezusa z Nazaretu, od historii, od realiów, od krzyża i tak dalej. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Któż jak Bóg? Mamy sferę Bożą, energie niestworzone, sfera Boża. Poniżej niej są rzeczywistości stworzone. I ten Chrystus kosmiczny jest właśnie, przynależy do tej sfery, czyli jest jakimś duchem, ale to jest duch, który jest stworzeniem. Tak, to jest duch kosmosu, czyli to jest jednak taki kosmocentryzm, prawda? Religia kosmosu, czyli jest to jakiś naturalizm, który się podszywa pod nadprzyrodzoność, prawda? Tak, błąd teologiczny. Dokładnie tak. I teraz bardzo bliska jest mi intuicja ojca, ponieważ poznałem takich heroicznych materialistów. I to są ludzie, z którymi można rozmawiać. Dlatego, że w konkluzji, w rozmowie z jednym z nich, nie wiem, co dzisiaj sądzi, to była rozmowa sprzed paru lat, ja zapytałem się, no a co by się stało, gdyby ta kartka papieru się podniosła tutaj, czy gdybyś zaczął lewitować? Co byś zrobił? A on mówi, poszedłbym do specjalisty. Ja mówię, czyli? No mówi, no do kościoła, no bo żyjemy tutaj i to są specjaliści od takich rzeczy. Ja mówię, nie poszedłbyś do wróżki, do tego? On mówi, nie, no przecież to jest jakaś żenada, to w ogóle jest... Czyli operowanie, czyli to są jeszcze ludzie, którzy potrafią w takim naprawdę oświeceniowym duchu operować słowem zabobon, prawda? Czyli odrzucają całą tę sferę tej nadprzyrodzoności stworzonej, prawda? Czyli tego świata duchowego, okultystycznego. Ja w swoich rozróżnieniach jednak odróżniam na przykład zabobon od przesądu, bo uważam, idąc za świętym Tomaszem i także za katechizmową definicją, która jest nieco jakby tak uproszczona, ale to jest, ona wypływa z tej tradycji scholastycznej w kwestii zabobonu, że zabobon jednak jest po prostu grzechem religijnym. To jest błędna opcja religijna. Bliska grzechowi idolatrii, to są gdzieś tam wymienne czy zamienne doświadczenia. I to czyli jest jakby... przeciwko pierwszemu przykazaniu. Tak, jest to jakby pewna błędna orientacja ducha. Duch jest jakby stworzony i z natury, i z łaski
potem jakby podtrzymywany, jeśli się na nią otworzy, ku prawdziwym, prawdziwemu Bogu, ku prawdziwej religii. Natomiast może jakby tą orientację ku czemuś innemu, co jest jakby stworzeniem w szerokim sensie, prawda, orientować i wówczas mamy do czynienia właśnie z zabobonem, z idolatrią. Natomiast przesąd, rzeczywiście to jest jakby, i to, co to mamy dzisiaj, tą kompozycję, to przesąd to jest jakby coś rzeczywiście irracjonalnego, chociaż nawet też może mieć pozór racjonalności, na przykład pseudonaukowe jakieś koncepcje, które po prostu dotyczą rozumu. Ja bym powiedział, że zabobon dotyczy wiary, a przesąd dotyczy rozumu. I wtedy to się wzajemnie uzupełnia. Znowu ta struktura fides et ratio jest tutaj jakby właściwie zdemontowana, ponieważ właśnie te zabobony w sensie religijnym uzupełnia się przesądami w sensie pseudonaukowym czy pseudoracjonalnym, prawda? Tak. To, co mamy dzisiaj, bo nową New Age, dokument o New Age przypomina tą nowością New Age. New Age, owszem, jest Old Age'em, ale nowością jest takie wykorzystanie jakby nauki, prawda, przewrotne, zwłaszcza nowych hipotez naukowych, jakichś hiper, super, prawda, takich para hipotez. Ale ojcze, tu musimy... I to jest ta kompozycja. Ale tu musimy wyraźnie powiedzieć, że z jednej strony mamy wykorzystanie w pełni świadomie kłamliwe, to znaczy albo kompletnie dyletanckie, że no jeśli jakiś obrazek, prawda, że ktoś przeczytał w jakiejś popularnej gazecie o nowym odkryciu naukowym i to mu się fajnie łączy z tym czymś, co uprawia, prawda, jakąś praktyką okultystyczną i on to po prostu podstawia jedno po drugie, a czym innym są próby naukowe, szczególnie w Stanach i w Kanadzie, wdarcia się jakby w sferę no dotychczas jakby dla człowieka niejasną, prawda, i nieodkrytą. Na przykład pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, fotografia Kirlianowska. Jest to coś, co właściwie nosi jakieś znamiona rzeczywistości zobiektywizowanej, prawda? Czyli, że wokół człowieka istnieje coś, co się da sfotografować. I chyba tyle można powiedzieć, nie interpretując. Tak, bo tu jest problem nadinterpretacji właśnie, czy ekstrapolacji, jak to się też mówi. Czyli z jakiegoś bardzo wąskiego pasma, które się bada, i to jest słuszne, ekstrapoluje się natychmiast światopoglądowo właśnie na inne wymiary, prawda? Czyli na przykład jest jakaś tam energia sfotografowana, prawda? Czy tam wokół palców, czy wokół liści, czy coś tam jest, aczkolwiek nawet tu są spory, czy to rzeczywiście jest metodologicznie dobrze prowadzone, ale nawet gdyby było, to przeprowadza się właśnie tą nieuprawnioną metodologicznie ekstrapolację na inne wymiary. Mówi się na przykład o energii kosmicznej już, gdzie słowo kosmos już jest pojęciem światopoglądowym, filozoficznym, prawda? Tak, tak. Ma setki odniesień w całej historii. Tak, już jakimś właśnie filozoficznym pojęciem. Tak. Czyli wchodzimy w zupełnie inny obszar, w sposób taki jakby niezauważany często dla laika, który, jeżeli słyszy z ust naukowca słowo energia kosmiczna, to myśli, że także to jest naukowe, że to jest jakieś już empiryczne. A to jest po prostu jego prywatna ekstrapolacja. A z tego, co do dzisiaj przeczytałem, to wiemy tylko tyle, że udało się sfotografować jakieś jaśniejsze plamy wokół palców i różni ludzie mają to w różnych momentach różne. Pomiędzy ludźmi też one się różnią i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek już nic więcej nie da się powiedzieć, dlatego że te doświadczenia są właściwie bardzo trudno powtarzalne, nieweryfikowalne w sensie takim, że to jest coś bardzo subiektywnego. Być może, ja powiem żartem, fotografuje się emocje człowieka na przykład, prawda? Tak, albo nawet powiem ciepła, prawda, temperatury też są hipotezy takie, że to jest związane właśnie, to jest bardziej fizykalne niż się wydaje. Tak, tak, ale tego też nie wiemy, prawda, bo można mieć co do jakby metodologii wątpliwości, być może ktoś za jakiś czas znajdzie takie wyjaśnienie fotografii Kirlianowskiej, która w ogóle wyrzuci jakby ten przykład z dziedziny, o której tutaj mówimy, prawda, bo być może odkryją jakieś promieniowanie rzeczywiście weryfikowalne, mierzalne przez przyrządy, a nie tylko przez osoby. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
Czekamy na uwagi, propozycje, świadectwa. Dzwoń 622 20 98. Dźwiękoterapii, misy tybetańskie. I pytanie było takie, czy to jest no, coś, co można polecić, czy nie. Zapytałem słuchacza, czy on potrafi pokazać kontekst tej terapii, to znaczy, czy to jest kontekst religijny, czy zdrowotny. I niestety tego kontekstu nie był w stanie określić, tego kontekstu, z którego ta dźwiękoterapia się wywodzi, bo należy, i to bardzo muszę podkreślić, należy bardzo wyraźnie oddzielić to, w jaki sposób dana metoda, dana praktyka jest reklamowana. To znaczy, na przykład te misy tybetańskie, dźwiękoterapia może być reklamowana jako właśnie działanie lecznicze. Natomiast pytanie istotne jest, z jakiego kontekstu to działanie się wywodzi. Czy wywodzi się z kontekstu czysto leczniczego, czy też z kontekstu religijnego. I ponieważ nie ma odpowiedzi na to pytanie, trudno jest stwierdzić, czy to jest rzecz, o której należy trzymać się z daleka, czy wprost przeciwnie. Jakie są dwie możliwości? Otóż pierwsza taka, że jest to działanie czysto fizykalne. No jest jakiś przedmiot wprawiany w jakąś częstotliwość. Ta częstotliwość jest psychoaktywna, czyli mówiąc najkrócej, jest w podobnej fazie jak któraś z częstotliwości naszego mózgu na przykład. I wprowadza w nasze nieuporządkowane, jakieś rozregulowane częstotliwości ład. I można sobie wyobrazić, że to jest rzecz absolutnie dobra i nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością duchową i że za tym nie kryją się żadne niebezpieczeństwa. Natomiast druga możliwość jest taka, ponieważ istnieje bardzo wiele tradycji inicjacyjnych, które właśnie poprzez dźwięk powodują stan w człowieku, który odmienny stan świadomości, który otwiera człowieka na rzeczywistość tę właśnie zmysłami niedostępną. I teraz jeśli, to zdanie już powtarzałem wielokrotnie w tej audycji, jeśli my otwieramy się na autorytet ludzi, którzy nam proponują tę terapię, możemy otworzyć się również na rzeczywistość duchową. Jak mówię, możemy. Zarysowałem dwie możliwości. Każdy może stwierdzić już we własnym sumieniu, czy te zastrzeżenia, które podałem, są wystarczające. Jeśli nie, nic więcej nie da się powiedzieć. Nie możemy sprawiać wrażenia, że wszystko w czambuł potępiamy. Tak po prostu nie jest. Ja osobiście, jeśli ktoś ma jakieś problemy, polecam mszę z modlitwą o uzdrowienie. Na pewno więcej będzie z tego pożytku niż z jakiegokolwiek bębnienia. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.